Szanowni Państwo, podczas konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu radni Prawa i Sprawiedliwości z panem Krzysztofem Zelbląga poinformowali nas o tym, że Grudziądz dostanie duże pieniądze. Mowa o 3,5 miliona złotych, które mają trafić na rewitalizację Góry Zamkowej. To środki pochodzące z budżetu państwa, z budżetu ciężko pracujących Polek i Polaków, a nie partyjnej kasy czy skarpety prezesa Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, panowie z Prawa i Sprawiedliwości, działacze tej partii w naszym mieście i w Elblągu. Zapomnieli jednakże dodać o tym, że przez działania Prawa i Sprawiedliwości tylko w tym roku do grudziąckiego budżetu miasta nie wpłynie 53,5 miliona złotych. Taki właśnie ubytek w dochodach analizował tą sytuację Związek Miast Polskich i wyliczył, że właśnie 53,5 miliona złotych nie wpłynie do naszej grudziąckiej kasy. Uproszczając, przez działania Prawa i Sprawiedliwości do Grudziądza nie wpłynie 53,5 miliona złotych na działania inwestycyjne, a radni Prawa i Sprawiedliwości z panem Krzysztofem Zelbląga informują o tym, że super, do naszego miasta wpłynie 3,5 miliona złotych, czyli per saldo jesteśmy kilkadziesiąt milionów złotych i tak w plecy. To jednak, szanowni państwo, nie koniec sukcesów na miarę misia Stanisława Barei, którymi chwali się Prawo i Sprawiedliwość w naszym mieście. Otóż radni podczas tej konferencji prasowej poinformowali, że do Grudziądza wpłynęło bodajże 577 milionów złotych od 2016 roku z budżetu centralnego, że te środki wpłynęły na inwestycje. Taką informację udziela również pani poseł Gębicka, która na Facebooku chwali się, że miasto Grudziądz otrzymało 577 milionów złotych. Gdy dowiedzieliśmy się o tej gigantycznej kwocie, postanowiliśmy poszukać środków. Gdzie te środki tak naprawdę trafiły? Ponieważ gdyby trafiły one do budżetu miasta, to moglibyśmy zrealizować wiele ogromnych inwestycji w naszym mieście. To moglibyśmy wyremontować chociażby wszystkie drogi na osiedlu mieszkaniowym Miszek, dodatkowo drogi na Grudziąckiej Starówce, w Owczarkach i na Kuntersztynie. To moglibyśmy nawet odbudować pewnie pół, a jak nie cały, może i zamek w Grudziądzu. Nie musielibyśmy w cudzysłowie mówiąc, żebrać o 3,5 miliona złotych w ramach pisowskich programów. Jednakże, jak się okazało dalej, gdy zaczęliśmy szukać tych środków, podobnym tokiem i poszukiwania rozpoczęła jedna z lokalnych gazet, okazało się, że te inwestycje, te 577 milionów złotych, które wpłynęło rzekomo do Grudziądza na inwestycje, to tak naprawdę środki, które nie wpłynęły na inwestycje. To tak naprawdę 550 milionów złotych na 500+, na 300+, na wyprawkę szkolną, na wycieczki szkolne, a z tej kwoty 577 milionów złotych niespełna 12 milionów złotych to środki na inwestycje w naszym mieście, czyli kłamstwo pisowskie sięga zenitu. Nie można zestawiać kwoty 577 milionów złotych i mówić, że te środki zostały przeznaczone na inwestycje, gdy te środki na inwestycje nie zostały przeznaczone. I tak wygląda nawet z informacji udzielonych na rządowej stronie mapainwestycji.gov.pl. Przeanalizowaliśmy tabelę, która tam się znajduje, tabelę inwestycji i tak naprawdę mówimy, 12 milionów złotych z tych 577 milionów to środki przeznaczone na inwestycje w Grudziądzu. No to jest kropla w morzu potrzeb. I szanowni państwo, nie można tych środków zestawiać również ze środkami unijnymi, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość dokonało kolejnej manipulacji. Zestawiło kwotę 577 milionów złotych, z których zaledwie 12 milionów zostało przeznaczonych na inwestycje, z kwotą 800 milionów złotych, która trafiła do naszego miasta na inwestycje z Unii Europejskiej. Te 800 milionów złotych to środki bezzwrotne. Bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej, które zainwestowaliśmy w naszym mieście. A kwota 12 milionów złotych, która trafiła na inwestycje za czasów rządu PiSu, o czym informuje nas Prawo i Sprawiedliwość na swojej stronie mapainwestycji.gov.pl, to środki pochodzące z budżetu państwa, czyli środki ciężko pracujących Polek i Polaków. Szanowni państwo, to tak jakbyśmy próbowali do jednego worka wrzucić wszystkie środki, które dostają służby podległe państwu, czyli policja, straż pożarna, środki, które wypłacane są z ZUS-u na renty i emerytury i właśnie te 500+, i tak dalej, wówczas byśmy mieli większą kwotę niż 577 milionów złotych, ale te pieniądze, te 550 milionów złotych, które trafiły do grudziądzanek i grudziądzan, emerytury i renty, które trafiają do grudziądzanek i do grudziądzan, wynagrodzenia czy uposażenia wojskowych, policjantów, czy
ratowników medycznych, czy też straży pożarnej. Te środki należą się Grudziądzanom, pochodzą z ich ciężko wypracowanej, z ich ciężkiej pracy, z ich ciężko wypracowanych podatków. Proszę Państwa, działacze Prawa i Sprawiedliwości mówią, że 3,5 miliona złotych, które chcą przekazać na rewitalizację Góry Zamkowej, są to duże pieniądze, które mają trafić, powtarzam, mają trafić do Grudziądza, jeszcze nie trafiły. Uważam, że my mówimy o gigantycznych sumach, w milionach, set milionach złotych. Proszę Państwa, my czekamy z niecierpliwością, kiedy trafią do nas pieniądze z KPO, kiedy będziemy mogli je wykorzystać na modernizację dróg, modernizację trasy średnicowej. Oczywiście wiele, wiele szkół, przedszkoli, szpital oraz wymiana pieców, tych tak zwanych śmieciuchów, też można by było z tego wykorzystać. Nieudolność rządów Prawa i Sprawiedliwości doprowadza do tego, że my tych pieniędzy nie mamy i mieszkańcy muszą się liczyć z tym, że inwestycje, które miały być wykonane w tym roku, niestety będą przekładane na lata następne. Ze względu na to, że już wiele, wiele razy były pisane apelacje, apele do rządów Prawa i Sprawiedliwości o to, by te środki do nas trafiły. No niestety, jak powtarzam, nieudolność Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że te środki niestety nie trafią do nas, do naszego miasta, a obiecywać w tej chwili 3,5 miliona złotych, jeszcze tego nie mamy. To są tylko na razie czcze obietnice Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, z jednej strony mówimy, Prawo i Sprawiedliwość mówi o dużych pieniądzach. Duże pieniądze to dla Prawa i Sprawiedliwości 3,5 miliona złotych, a my mówimy o gigantycznych milionach, o gigantycznych pieniądzach, o setkach milionów złotych, które do tej pory do Grudziądza nie trafiły. Dlatego apelujemy, żeby radni Prawa i Sprawiedliwości nie pysznili się tak, że dostajemy jakieś ochłapy, jakieś resztki, które trafiają do Grudziądza z tych miliardów złotych, które Prawo i Sprawiedliwość na co dzień trwoni i przejada. Oczywiście. Z każdych pieniędzy się będziemy cieszyli, które wpłyną do nas, do naszego miasta, do naszego budżetu, ale jeszcze nie wpłynęły. My najpierw musimy te pieniądze dostać. Jeżeli my te pieniądze dostaniemy, to wtedy przyjdziemy, powiemy, dostaliśmy te pieniądze, mogliśmy je wykorzystać. W tej chwili to są czcze obietnice, które jeszcze nie są wykorzystane. A nawet, Szanowni Państwo, jeżeli te 3,5 miliona złotych wpłynie, bo zapewne wpłynie, na to liczymy, tak? Jednakże jeżeli te środki nawet wpłyną, to jest kropla w morzu potrzeb. Prawo i Sprawiedliwość mówi, powtarzam, duże pieniądze to dla nich 3,5 miliona złotych. A my mówimy o gigantycznych pieniądzach, które przez nieudolność Prawa i Sprawiedliwości do Grudziądza nie wpłynęły. To są setki milionów złotych, które moglibyśmy przeznaczyć na wiele oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, także w system ochrony zdrowia. Ta konferencja to miała rozjaśnić i pokazać, co mamy, czego nie mamy, co moglibyśmy tak, mieć. Tak, pokazać tą gebelsowską propagandę, tą pisowską propagandę, która jest uprawiana przez właśnie działaczy Prawa i Sprawiedliwości w naszym mieście. Bo jeżeli ktoś zestawia 577 milionów złotych, z których 550 to środki przeznaczone na tak zwaną pomoc społeczną, pomoc rodzinną, pomoc przedsiębiorcom, z gigantycznymi pieniędzmi z Unii Europejskiej, które przeznaczone zostały na inwestycje, a w tych 577 milionów to tylko 12 milionów złotych na inwestycje, no to coś jest nie halo, pani redaktor. Jeszcze ja mam takie, dlaczego, proszę Państwa, dlaczego takie pieniądze, te 3,5 miliona i inne, nie trafiały wcześniej, rok temu, dwa lata temu, tylko krótko, trzy miesiące przed wyborami. Proszę Państwa, no dla mnie to jest niezrozumiałe, że nagle przed wyborami rząd PiS-u obudził się i jednak no coś tam trzeba dla mieszkańców Grudziądza im tam dać, żeby pokazać, że my też jesteśmy u nich. To nie jest tak. Co roku powinny wpływać pieniądze, których rzeczywiście tak naprawdę nie dostaliśmy. Państwo, większość, zdecydowana większość mieszkańców interesuje się życiem miasta i wie doskonale, jak trudno żyje się w dzisiejszych czasach, jak trudno żyje się w państwie PiS.
Dlatego myślę, że my chcemy dotrzeć do tych mieszkańców, którzy troszeczkę mniej interesują się polityką i którzy mogą, że tak powiem, te chwytne hasła, które mówi Prawo i Sprawiedliwość, 577 milionów złotych trafiło do Grudziądza, tak? My chcemy tym osobom, które troszeczkę mniej tą polityką się interesują, otworzyć oczy, o czym tak naprawdę mówi Prawo i Sprawiedliwość. Bo rzeczywiście przykładowy czy przysłowiowy pan Kowalski, który na co dzień nie interesuje się polityką, może uważać, że rzeczywiście 577 milionów złotych trafiło do Grudziądza, no przecież za tą kasę można byłoby 30 basenów wybudować w naszym mieście przyszkolnych, tak? No a gdzie są te baseny? No to otóż nie, otóż 577 milionów złotych nie trafiło do Grudziądza na inwestycje.